Dzisiaj sprawdzimy, czy ten jeden czołg da radę rozwalić armię złożoną z miliona ludzi. Tutaj dookoła, jak widzicie, jest milion wojowników. Wiem, to się może nie wydawać, że to jest tak dużo, ale jednak tak jest. Także zostawcie lajka pod filmem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, a ja już rozpoczynam i jak widzicie, jest to super czołg i będzie super wszystko. Będzie super wszystko rozwalał. Ludzie tutaj latają, jest totalny rozpierdziel, ale może być tak, że jeżeli ci wojownicy dotrą, bo to z tego co wiem, to są zwykli, tak, to są zwykli najprostsi rycerze, to będzie tutaj totalny rozpierdziel i pokonają po prostu ten czołg. I tylko przypominam o promocjach na Kinguin. Z Colon Flotar wystartowała kolejna letni giveaway, to chciałem powiedzieć. Weźcie sobie udział, link jest standardowo w opisie. Polecam serdecznie. I ojojoj, jak tutaj leci tych osób, jak tutaj latają te osoby, to chciałem powiedzieć, sorry, jest 30 chyba, nie wiem, 6 stopni i ja tutaj się po prostu rozkładam na tym fotelu moim. Mam nadzieję, że u was jest troszeczkę chłodniej. Pijcie dużo wody w taką pogodę, to jest najważniejsza rzecz. I wiem, a Websa nie było przez jakiś czas, po prostu, nie wiem, inne gierki też się pojawiły i chciałem sobie po prostu w nie pograć, ale oczywiście to nie oznacza, że z tej gry rezygnujemy, nie, 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 czekamy na nowe update'y z nowymi frakcjami, z nowymi rzeczami i na razie, no wygląda na to, że... Ty, czekaj, co? Pół miliona już zostało zniszczonych? Ten czołg to jest naprawdę robi takie potężne rzeczy? Chwila, to jest... to jest coś dziwnego, jak on strzela, co tu się dzieje? Nie, no ale fajnie tak popatrzeć. Bardzo fajnie tak popatrzeć, a w górę jakbym postrzelał, czy te pociski będą w końcu spadały? To mnie zawsze zastanawia. Czy te pociski będą za chwilę spadały? Ty, czekaj, bo ja mam 10 tysięcy HP tylko. Oj, 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 trzeba na to uważać. Pociski niestety nie spadają. Dobra, niech komputer sobie teraz tego tutaj używa. My sobie to poobserwujemy. W ogóle zwiększyłem jakość grafiki w tej grze, żeby to lepiej wyglądało. Nie wiem, czy na tym bitrate'cie YouTube'owym w ogóle w jakikolwiek sposób można to zauważyć. No i chciałbym, wiecie, już customowe modele, bo ja bym chciał tutaj robić o wiele fajniejsze takie bitwy, jakieś oblężenia zamków, ale chciałbym, żeby brała tam na przykład udział Armia Polska, to by było, czy tam wojsko ogólnie polskie, jakieś takie oblężenia różnych twierdz, różnych rzeczy, a na razie to wiecie, można edytować statystyki, ale jednocześnie jak widzimy, że to kompletnie nie przypomina jakiegoś rycerza, czy też żołnierza, no to tak od razu gorzej się gra. Nawiązuje oczywiście do poprzedniego, albo jednego z poprzednich odcinków, gdzie mieliśmy niby armię polską, ale to byli tak naprawdę edytowani żołnierze amerykańscy i no jakoś tak nie do końca po prostu mi się to podoba po czasie. Wtedy było to całkiem spoko, teraz jak sobie o tym pomyślałem, to jest dość średnie. No ale widzicie, ten czołg, odpowiadając na pytanie, tak, da radę pokonać, spokojnie, to nie będzie koniec, zrobimy jeszcze jakąś dziwną, zwariowaną bitwę, gdzie będzie dużo jednostek. Można by było zrobić milion na milion na przykład, o, to by było całkiem spoko i poobserwować sobie, jak będą walczyli, albo, jeju, chodź, oni spadają i po prostu sobie tutaj upadają. Tak to wygląda z tej perspektywy, totalny rozpierdziel, totalny młyn, jest... syf, ciężko cokolwiek obserwować. Widać tylko, że jest 50 tysięcy tych rycerzy zostało, także bardzo, bardzo mało. Szczerze, powiem wam wprost, ja myślałem, że ta bitwa będzie trwała o wiele dłużej, bo to miała być jedna bitwa w tym odcinku, a się okazuje, że nie, że jednak ten czołg jest tak potężny, że nic go nie zatrzyma, więc będziemy musieli coś pomyśleć. Może na przykład... 4 miliony jednostek. Nie wiem, czy mi nie wybuchnie komputer, zwłaszcza, że ostatnio mam problemy z temperaturami, ale możemy zrobić udoskonaloną wersję, czyli jeden super czołg kontra 4 miliony jednostek zwykłych. Zobaczymy. Znaczy zwykłych. Troszeczkę weźmiemy ulepszone. Nie wezmę zwykłych rycerzy, ale napierdziela ten czołg. A tutaj dookoła, pa, idą. O! Był sobie gościu i został sprzątnięty. Czterech rycerzy jest, no tych rycerzy już nie ma w ogóle, jak pewnie zauważyliście, to jest, on tak szybko strzela, że nawet nie obraca tej swojej wieżyczki. I full auto Sherman wygrał, wygląda to w ten sposób, ale spokojnie, to nie jest jeszcze koniec.
Słuchajcie, mam jednego FPS-a. Dosłownie mam jeden FPS, ale udało się, mamy 4 miliony, no prawie 4 miliony jednostek, ale możemy już to zaokrąglić. Mój komputer oby nie umarł. Na początku, jak się zacznie ta bitwa, to pewnie albo wam to jakoś przyspieszy, żeby to było do oglądania, albo przeskipuję ten początkowy fragment, gdzie mam jednego FPS-a i nie wiem, chociaż ze 20, żeby jaki było, żeby to dało się obserwować, bo wygląda to w ten sposób. Chciałem zobaczyć, jakie są limity tej gry i no moja karta graficzna, mam RTX 3070, no nie do końca sobie z tym radzi. Jasne, są jednostki cały czas pokonywane. Ja może wyłączę, czekajcie, gdzie to jest? Cinematic Mode, o właśnie, włączymy to w ten sposób i zobaczę. Albo zrobię cięcie, albo będziecie widzieli timelapse'a, zobaczę po prostu, która opcja będzie wyglądała lepiej. Czyli tym razem 4 miliony ciężko uzbrojonych rycerzy było lepszych niż właśnie jeden super czołg. Wiadomo, to nie jest jeszcze koniec, ponieważ podczas obserwowania tego pokazu slajdów przyszedł mi jeszcze do głowy jeden pomysł, tylko tym razem zmniejszymy liczbę jednostek do 2 milionów. Były 4 miliony, jak widzicie, to jest po prostu, nie da się czegoś takiego oglądać, więc spróbujmy 2 miliony, tym razem będą to znowu ciężko uzbrojeni rycerze i zobaczymy, czy cokolwiek to zmieni. Tym razem powinno to być troszeczkę łatwiejsze do obserwowania, bo zamiast jednego FPS-a mamy, uwaga, aż 4 FPS-y i no nie wiem, dla mnie to jest dużo, po prostu, mając taką potężną armię i obserwując tyle jednostek naraz, to dla mnie jest to dużo, tylko nie wiem, czy nie przesadziłem i czy ci ciężko uzbrojeni rycerze nie są za mocni. Czekajcie, kliknijmy sobie, on ma 350 HP, no to jest dużo, dla porównania tamten rycerz, który na początku walczył z tym czołgiem, to miał chyba koło 100 HP, więc jest różnica ogromna, ale wiadomo, nadal to będziemy obserwowali, tylko cały czas się zastanawiam, czy powinienem zrobić jakieś szybkie cięcie, czy starać się wam to pokazać w ten sposób. No 33 tysiące już tych jednostek zostało rozwalonych, także idzie na pewno trochę lepiej, ale teraz z jakiegoś powodu ten czołg przestał strzelać i zastanawiam się, o co chodzi, czemu ty przestajesz strzelać, jeżeli powinieneś cały czas nawalać, no bo ci rycerze cały czas się zbliżają i szybciej w sumie poznamy wynik tego starcia. Może też powinienem zrobić taką wersję, wrócić jakby do samego początku i zrobić milion tych ciężko uzbrojonych rycerzy versus właśnie ten jeden super czołg, chociaż to już było, tylko z wykorzystaniem innych jednostek. Nie wiem, po prostu dzisiaj mamy pokaz FPS-ów, małej ilości FPS-ów, do tego zmierzam i w ten sposób musimy po prostu to obserwować. Dobra, zbliżmy się trochę do czołgu, zobaczmy, jak sobie radzi ten czołg, jeżeli są blisko już niego jednostki. Oj, i widzę, że są jakieś pojedyncze uderzenia. Tak, także ten czołg po prostu nie ma szans z lepszymi jednostkami. Jeżeli to są jakieś takie słabsze, spoko, ale wystarczy, że ma coś powyżej, nie wiem, 300 HP, 200 HP, to zobaczcie, że z każdej strony go po prostu oblatują. I mimo tego, że on ma super, działa i naprawdę jest potężny, no to w starciu z takim przeciwnikiem wygląda na to, że po prostu nie ma szans. Powiem wam tak, ja wychodzę do menu, mam już dosyć tej małej ilości FPS-ów. Sorki, że dzisiejszy odcinek tak wyglądał, że w sumie pierwsza walka była ok, później był pokaz slajdów, później był taki coś pomiędzy pokazem slajdów, ale chciałem po prostu zrobić coś takiego, wiecie, potężnego, coś, gdzie było w końcu dużo jednostek, ale raczej musimy się trzymać tego limitu milionowego i milion jednostek to jest po prostu coś, co powinniśmy robić maksymalnie.